Cześć, witajcie. Dzisiaj już mamy nawet nie wiem który, siódmy, ósmy chyba, już nawet stycznia jest dzisiaj. Na pewno jest piątek, na pewno jest piątek. I na pewno zmieniła się u nas pogoda. Było minus 7 wczoraj, słuchajcie, i zaczął pruszyć śnieg. I było tak, że o, fajnie, w końcu będziemy mieć śnieżek. No, już rano mamy plus 5 i pada bardzo mocny deszcz. Znaczy, w tej chwili przestało padać, ale rano padało, wiało, był sztorm. Teraz najwyraźniej to przeszło wszystko, bo jakby jest ładniejszy widoczek i słoneczko wychodzi. Zresztą pogoda pokazuje, że jutro ma być w końcu słońce. I wam powiem, będzie to pierwsze słońce, które zacznie witać tutaj Islandię, Reykjavik. Na północy jeszcze chwileczkę będą musieli poczekać, gdyż u nas nie było słońca. Te 2-3 tygodnie, właśnie takie na przełomie grudnia, stycznia, są, że słońca jest naprawdę mało i go tak naprawdę nie ma. Ono jest na tyle nisko, że chowa się za budynkami i my słońca nie widzimy tutaj. I to jest właśnie przyczyna takiego złego samopoczucia się, braku energii. Ja też mam właśnie w tej chwili taki brak energii. Co prawda od 4 co najmniej dni planuję sobie tutaj dla was zmontować film z wycieczki dookoła Islandii. Tak, po prostu masakra, wiecie co? I za każdym razem coś mi wypadało i po prostu, a później za chwilę, a to wieczorem już byłam zmęczona. Dostałam takiej energii, że troszeczkę sobie ogarniałam w mieszkaniu i w piwnicy. Jak wiecie, ja jeszcze mam troszeczkę rzeczy, które zostały po mojej mamie w piwnicy. Dużo tego jest i są to rzeczy, z którymi na zasadzie, a może zostawię, bo się przyda, a może zostawię, bo będę mieć pamiątkę. I po prostu musiałam dotrzeć do tego momentu, żeby nie myśleć o tym w tej kategorii, tylko po prostu myśleć w kategorii, że chcę posprzątać swoje mieszkanie. Podjechałam tutaj pod Rybne, ponieważ chcę sobie kupić rybkę smaczną. Ale mam szybę, nic z nich nie widzę w lusterkach. Muszę sobie poczyścić i zaraz wracam. No, Wenus kupiła sobie rybeczkę. Słuchajcie, ja bardzo lubię kupić sobie ciekawą rzecz. Otóż teraz właśnie o tej porze roku sprzedają jajka rybne, czyli ikrę z dorsza. Ikra z dorsza jest to bardzo ciekawa rzecz. Ja ją jeszcze pamiętam z Polski. Otóż ikrę z dorsza kupowała moja mama na hali targowej w Gdyni. W Gdyni jest duża hala targowa, w której jest hala targowa rybna. I tam można było nabyć ikrę wędzoną z dorsza. Ona była do krojenia, bardzo dobra na kanapki, słuchajcie. Ja wiem, że są smaki, smaczki i guściki smakowe. Nie każdemu takie rarytasy w buzi się zmieszczą, że tak to nazwę delikatnie. Dla jednego będzie to coś okropnego, dla drugiego będzie to coś przyjemnego. No, tak niestety w życiu jest, że to zawsze, nie zawsze co jest piękne dla jednego, dla drugiego jest też cudowne, wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Ale wracając do jajeczek rybnych, czyli do ikry, zwanej tutaj chrogn, powiem wam, że ja zawsze kupuję więcej i zamrażam sobie, także w ciągu roku mogę sobie wyjąć i przygotować. Jak to się przygotowuje? Gotuje się, po prostu gotuje się w wodzie, można to upiec, wiadomo, temperatura zmieni to i gotuje to w wodzie około pół godziny, żeby to się wszystko dobrze ugotowało w środku. Zależy, jeżeli jest malutka, to nawet i tam 20 minut wystarczy. I najlepiej oczywiście pamiętać o tym, żeby nie wkładać zamrożonej do wody, gdyż ugotuje się na zewnątrz, a w środku będzie dalej ciapa, rozgotowana, w sensie takim nieugotowana, surowa ikra będzie. Powiem wam, jest to bardzo smaczne, jest to też przysmak Islandczyków tutaj. Dużo ludzi to kupuje. Jest to fajne, ja lubię, bardzo dobre źródełko białeczka. Także polecam wam spróbowanie takiego rarytasu właśnie, jeżeli jesteście teraz tu na Islandii, udanie się do jakiegokolwiek sklepu rybnego, gdyż, tak jak mówię, jest czas w tej chwili właśnie na to,
Połowy dorsza są, dorsz ma ikrę, także można sobie pojeść. Jak widzicie, pogoda się wypogodziła. W sensie takim, że przestało u nas padać. Gdzieś tam niebo się rozświetla, także bardzo ładnie to wygląda. Widzicie, jaki zardzewiały samochód jedzie. Tak niestety rdza zżera wszystko tutaj, wszystkie nasze samochody. Mój też jest taki bordzowiały, może nie aż tak, ale jest bordzowiały. I to dość mocno zaczyna rdza zżerać. Także no, takie warunki są, jakie są. Jaki kraj taka rdza? O, można by tak to ująć. Tutaj jest bardzo wszystko ordzewiałe, dlatego że sól po prostu, która z oceanu w czasie sztormów wchodzi tutaj do nas na ląd, na domy, na samochody, na ulice, na wszystko, właśnie powoduje to, że wszystko jest takie pordzewiałe, a i też roślinność za bardzo nie rośnie tu. Właśnie, bo jest pełno soli, soli w ziemi na przykład, prawda? Chciałabym się Wam jeszcze przypomnieć starotem. Osoby, które są zainteresowane, proszę do mnie pisać. Umówimy się na konkretny czas. Wiem, że było parę osób zainteresowanych, ale w sumie jakoś tak nie umówiliśmy się dokładnie. A także, jeżeli macie ochotę, to teraz jeszcze w miesiącu styczniu mogę Wam postawić tarota na cały rok. Dla mnie to też będzie próba, w sensie takim, że wiadomo, z tymi kartami jest bardzo dużo do ogarnięcia. Jeszcze wszystkiego nie ogarnęłam, zajmie mi to długo, a tak naprawdę tarota uczymy się cały czas, więc nie ma momentu, w którym gdzieś, że tak powiem, kończymy naukę. Także to jest cało długoterminowy proces. Na razie tyle, ile poznałam, tyle poznałam i powiem Wam, że stawiałam paru osobom, sprawdzało się. Także mogę się tak zareklamować. Także jeżeli macie ochotę, zapraszam. Piszcie do mnie na Facebooku na Wenus Północy, tam poszukajcie. I tak, i tam właśnie możecie do mnie napisać i się umówimy. Teraz jadę jeszcze w jedno miejsce odebrać właśnie z Foreveru jedną rzecz, gdyż dziewczyna jedna zamówiła, słuchajcie, to później leżało, nie mogła dojechać. Jak już odebrała, się okazało, przyjechała do domu i butelka była źle zgrzana. Fabrycznie po prostu źle zgrzali plastikową butelkę, nasze takie ten opakowanie. I jak to w Forever jest, nie ma problemu, reklamacja uwzględniona. Także jadę po nowy produkt dla niej, a stary ona będzie mogła sobie zachować, gdyż właśnie my nie musimy już tego zabierać, bo nie ma co i tak z tym zrobić. Ktoś by i tak musiał gdzieś to albo wyrzucić, albo zużyć, więc niech ona sobie tam to zużyje. I wiecie co? W ogóle to mam taki czas, że właśnie przy tym sprzątaniu mieszkania tak do mnie dużo rzeczy różnych dziwnych dochodzi, w sensie myślenia, że gdy już w momencie zostajemy sami, oczekujemy właśnie jakiegoś takiego bliższego kontaktu innych osób. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, ja się bardzo zawiodłam na wielu osobach w zeszłym roku. Naprawdę, poważnie się zawiodłam. Najbardziej zawiodły mnie osoby, które mówiły: tak, ja będę, tylko dzwoń, kiedy chcesz, kiedy potrzebujesz, ja zawsze będę. A tak naprawdę tych osób w ogóle nie było. Osoby, które były i nie rozumiały w ogóle sytuacji, to były chyba najgorsze osoby. Źle im nie życzę, bo złorzeczeństwo to jest najgorsza rzecz, jaka może być, ale po prostu ja wiem, że to jest zrozumienie pod kątem doświadczenia. Najpierw trzeba coś przeżyć, żeby kogoś zrozumieć dobrze. I powiem Wam tak, że właśnie się zastanawiam, jak to zrobić. Rok 2021 ogólnie. Coś, co planowałam już od dawna. Troszeczkę bardziej się do Was otworzyć, troszeczkę bardziej opowiedzieć. Troszeczkę więcej porad może Wam dawać, może macie jakieś zapytania, ponieważ tak, trzeba dojrzeć też do pewnych rzeczy. Ja muszę się teraz z Wami rozłączyć, ponieważ właśnie zajechałam tu, gdzie mam odebrać moje produkty. No właśnie, i tak sobie myślałam, o czym będę chciała z Wami rozmawiać w tym roku. I myślę, że wiecie co, najbardziej trafię chyba do osób, które przeżyły coś, które doświadczyły czegoś i
z czymś się zmagają może, nie wiem, są najróżniejsze problemy, najróżniejsze zdziwaczenia, najróżniejsze rzeczy, w sensie zdziwaczenia, że dla jednych jesteśmy dziwakami, dla innych jesteśmy normalni. Może właśnie osoby, które mnie oglądają, chcecie, napiszcie do mnie maila. Ja nie powiem, że to ta i ta osoba, ale na przykład w postaci jakiegoś listu, czy w postaci maila wyrzucenia czegoś z siebie, jakiegoś po prostu, co wam ciąży, chcecie, napiszcie do mnie i ja o tym tu po prostu powiem właśnie na kanale. Ale żeby was zachęcić, w sumie sama powinnam zacząć wam opowiadać. I w telegraficznym skrócie mogę wam nadmienić, że miałam bardzo ciężkie dzieciństwo, bardzo traumatyczne dzieciństwo. Ktoś mi odebrał dzieciństwo. Musiałam też bardzo szybko dorosnąć przez wyjazd naszej mamy do Islandii tutaj, gdzie ja zostałam sama na, nie pamiętam ile, na jakieś 8 miesięcy. Sama zostałam w wieku 20 lat z bratem, który jest młodszy ode mnie o 10 lat. Dla niego też na pewno było to traumatyczne. Ale wam powiem, że to, co się stało w czasie mojego dzieciństwa, jest bardzo traumatyczne, to się za mną wlecze całe życie, więc tutaj jest właśnie coś, czemu trzeba odpuścić, nie myśleć o pewnych rzeczach i dać temu spokój. Spokój mojej duszy w tej chwili trochę został zaburzony tym, że zaczęłam szukać, zawsze mnie interesowało drzewo genealogiczne. I historia mojego dziadka od strony ojca, no niestety, jest mi bardzo ciężko cokolwiek wygrzebać, cokolwiek dowiedzieć się. Przede wszystkim właśnie dowiedzieć się, gdyż rodzina, mój ojciec przede wszystkim, powiedział, że nie będzie ze mną utrzymywał kontaktu, gdyż ja nie jestem jego córką. Chciałabym poinformować tu właśnie publicznie was, że jestem na 100% córką mojego ojca i na szczęście nie odziedziczyłam genów takiego po prostu zachowania po nim. Ja się cieszę, kim jestem i być może lepiej, że go nie ma w moim życiu, gdyż no po prostu taka osoba mi do niczego nie jest potrzebna, osoba, która mnie się wyparła, kiedy właśnie jako dziecko miałam potworne problemy w domu, gdzie się zastanawiałam, czy ja byłam przypadkiem może adoptowana, gdyż tak się nie traktuje swoich własnych dzieci. I mojego ojca wtedy nie było, a jego żona, z którą do dziś on jest, bo żebym czasami przypadkiem nic nie dostała w spadku, wszystko przepisał na nią, bo tak się bał, że mu zabiorę te jego złotówki i dolary, ponieważ mój ojciec do biednych ludzi nie należy. Tak się zabezpieczył. Jego żona napisała do moich dziadków na przykład list, że nie życzy sobie, ona sobie nie życzy na ich dziadków kontakt ze mną, gdyż mój ojciec ma nową rodzinę. I mój ojciec ma syna, próbowałam też nawiązać kiedyś więzi, w sensie zapytać się cokolwiek, normalnie jesteśmy ludźmi dorosłymi, tak mi się bynajmniej wydaje, ponieważ on już jest też od wielu lat dorosły. Nie odpisał mnie, olał mnie, wiecie, to jest wszystko po prostu tak zrobione, że moja własna ciotka, czyli siostra mojego ojca, gdzie specjalnie poleciałam właśnie 3 lata temu do Polski, żeby się z nią spotkać w ostatniej chwili, powiedziała, że mój ojciec powiedział, że jej nie wolno się ze mną spotkać, ona głupia się posłuchała. Po co w ogóle jemu mówiła, że mamy się spotkać? To jest pierwsza rzecz. Kobieta wykształcona, kobieta inteligentna, kobieta bardzo mądra, która była żoną bardzo znanego kardiochirurga w południowej Polsce. Po prostu kobieta bezdzietna. Ja też nie mam dzieci, ale prawdopodobnie kobieta bez empatii. I szkoda. Po prostu bardzo mi szkoda, gdyż kobieta jest po 60 dziś. 67 lat będzie miała. 68 nawet w tym roku. Jest schorowana i właśnie przez takie zachowanie siedzi sama. A zobaczcie, mam tyle empatii w sobie, że najprawdopodobniej pojechałabym do niej, żeby jej pomóc, ponieważ ja bym sobie posiedziała w Polsce, ona by skorzystała i ja bym skorzystała.
Tak. Ja mam nadzieję, że po prostu mój ojciec w dniu, kiedy będzie już bardzo schorowany, bo ja w ogóle nie wiem, w jakim on stanie jest, mam nadzieję, że sobie przypomni, że kiedyś miał córkę i żądanie testów DNA, pomyślę, że naprawdę było głupie, głupotą. I wam powiem, że właśnie mój ojciec wymyślił, że ja mam zrobić test DNA. Jest to głupotą, jest to właśnie coś, co jego własna obecna żona mu po prostu nakazała zrobić. Moi rodzice, ja wiem jak było dobrze i po prostu mojemu ojcu odbiło podczas pływania na statkach, ponieważ był on szefem kuchni, on był też szefem w Grand Hotelu, szefem kuchni w Sopocie. I wam powiem, że po prostu na wodzie niektórym ludziom po prostu odbija. I mój ojciec wyżywał się na mojej mamie, wyzywał, jest bardzo nerwowy, jest bardzo po prostu nieobliczalną osobą. I ze słów ciotki wiem też, że wyzywał ciotkę od K, od wszystkiego, jak gdzieś ją na ulicy widział, ona po prostu przeszła na drugą stronę ulicy. Także gościu jest dla mnie, no trochę ma ze łbem, nie tak? I być może dlatego właśnie, że nie rozmawia ze mną, lepiej może być i dla mnie. Podejrzewam, żebym się z nim nie dogadała, ponieważ mam za bardzo takie, może nie luzackie podejście do wszystkiego, ale na tyle życie poznałam, że wiem, że różnie to bywa i czasami nie trzeba być rodziną genetyczną, dajmy na to, żeby mieć bardzo dobrych przyjaciół, znajomych, a ludzi traktować jak swoją rodzinę. Ale w moim przypadku na 100% wiem, że jest to mój ojciec, ponieważ są podobieństwa rysów twarzy. Ja i ten właśnie syn mojego ojca, czyli mój półbrat, też jesteśmy podobni do siebie. Są pewne takie rzeczy właśnie w twarzy antropologiczne, które wskazują na to jak najbardziej. I też pytałam się dwukrotnie mojej mamy, czy na pewno. Pierwszy raz pytałam się parę ładnych lat temu, więc wzięłam na to poprawkę, że może zataiła, ale w sumie myślałam, dlaczego miałaby coś taić. Moja mama nigdy nie była taka, która miała po prostu mężczyzn, czy się spotykała. Moja mama była stałą osobą i takie coś, ja bym nawet ją po prostu o takie coś w ogóle nie podejrzewała. I wam powiem, że 2 dni przed tym, jak już została uśpiona w hospicjum, ja się jeszcze raz spytałam, gdzie już była na lekach, gdzie gdyby mnie wcześniej okłamała, to ja wiem, żeby mi prawdę powiedziała. I powiedziała to samo. Tak, on jest na 100% twoim ojcem. Także wiecie, po prostu ja podjęłam w tym dniu decyzję, że on mnie może traktorem ciągnąć, a ja i tak nie zrobię tego testu DNA, gdyż to by podważało tylko wiarygodność mojej mamy. Ja mojej mamie wierzę jak najbardziej, że tak powiedziała, gdyż my z moją mamą, jeżeli chodzi, to wam powiem, sekrety sekretami, pewnych rzeczy dzieciom się nie mówi, ale ja wiem na 100%, że moja mama by mnie nie okłamała. Zresztą mam kontakt z osobami, które znały moich rodziców i też potwierdzają, że przecież jestem podobna do niego. Także mam nadzieję, że charakteru po tatusiu nie odziedziczyłam, po mamusi też, że charakteru za bardzo nie odziedziczyłam, że mam swój własny jakiś charakter. Zresztą charakter nie jest dziedziczny, to wszystko po prostu nabywamy właśnie przez doświadczenie. I jeżeli to was zachęciło w jakiś sposób, żeby o tym rozmawiać, to być może opowiem wam więcej. Dla mnie będzie to bardzo trudne. Tu dzieci stoją. Dla mnie to będzie bardzo trudne wam powiem o tym rozmawiać, gdyż myślę, muszę wjechać w jedno miejsce i zapomniałam. Aha, to jest po prawej stronie, dobra. Dla mnie będzie to bardzo trudne, gdyż jest to złamanie jakiegoś tabu, gdyż jest to powrót do przeszłości i być może myślę sobie, kto to obejrzy, że ktoś się dowie, co mnie spotkało. A z drugiej strony właśnie, dlaczego mam o tym nie powiedzieć, że mnie bardzo bito, że znęcano się nade mną psychicznie i fizycznie. I dlatego, żeby właśnie przeciwdziałać przemocy w domu, w rodzinie, żeby umieć przeciwstawić się, umieć zrozumieć, że coś jest nie tak,
Przede wszystkim dziś to nie są lata 80., gdzie jako dziecko ja nie miałam nic do powiedzenia. Były czasy komunistyczne i tak naprawdę nikt mi nic nie pomógł, pomimo że w szkole doskonale wiedzieli, co się w domu dzieje. To jeszcze po prostu mi dowalano, że nie chciano mi pomóc i miałam na przykład zagrożenie w klasie, w szkole podstawowej. Ja miałam co roku zagrożenie, ponieważ ja byłam buntownikiem i ja powiedziałam, ja nie będę robić, co mi każą i nie będę się uczyć. Ja się tak buntowałam, że to, co miałam się nauczyć, nauczyłam się, a to po prostu, czego nie chciałam, to się nie nauczyłam. A się później okazało, że mam problem poważny z matematyką i ludzie właśnie w tym czasie, dzisiaj to mamy jako dyskalkulie sklasyfikowane. Wówczas tego nie było, nie było żadnej, zapomniałam, jak to się nazywa, jeżeli tam czytamy i przestawiamy litery, nie dyskalkulia, tylko dysgrafia, nie, no to jak brzydko piszemy dysgrafia. Wiecie, o co chodzi, po prostu te wszystkie choroby dawno temu nie były zdiagnozowane, one są dzisiaj diagnozowane. I ja wiem, że na pewno by mnie zdiagnozowali na tamten czas właśnie z matematyką, bo pisać to ja bardzo ładnie pisałam, także to się wielu ludziom podobało. Ale powiem wam tyle, że moje przejścia, właśnie to, co się w domu działo, spowodowało, że w wieku 18 lat dostałam padaczki na tle nerwowym i zawsze sobie właśnie tak marzyłam, że któregoś pięknego dnia nadejdzie ten moment i ja po prostu wybuchnę, otworzę się i opowiem, co się tam działo. I dziś myślę, że mogę to zrobić, dlatego że mojej mamy nie ma i nie ma takiej presji, że może ona się dowie, że ja o tym mówię, bo ona nigdy tego nie zrozumiała, co tak naprawdę tam się stało. Także to jest właśnie coś, ona nigdy nie rozumiała. Słuchajcie, kochani, ja wchodzę do sklepu ekologicznego, bo bardzo dobre ziemniaki tu mają. Zabieram moje zakupy. A, pokażę wam jeszcze. A, mam wszystko zapakowane. To wam nie pokażę. Wszystko jest zapakowane. Dobra. Chciałam wam pokazać te jajka. Tak, ja wchodzę do sklepu i myślę, że pożegnam się z wami tu i teraz i po prostu tak. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie, a ten filmik z wycieczki, no to mam nadzieję, że dzisiaj już uda mi się go po prostu dokończyć i to już jest po prostu, dlatego po to o tym mówię, żeby mieć to ciśnienie, że powiedziałam. Dobra, pozdrawiam was, trzymajcie się ciepło, słuchajcie, nie przejmujcie się wieloma rzeczami i pamiętajcie, trzeba odpuścić. Jeżeli mamy jakiś problem, trzeba odpuścić, gdyż żeby to się nie wlekło za nami i musimy znaleźć swój własny sposób na to, jak to właśnie odpuścić, czy wystarczy o tym mówić, czy po prostu nie myśleć, czy opowiedzieć komuś. No. Także pozdrawiam was serdecznie w 2021 roku. Jakby nie było, jeszcze mamy nawet nie połowę stycznia. Na razie, cześć!